Kolejna, siódma część książki Miłość działanie, miłość to cel, miłość to droga. Autorem jest Sripad Bhaktivedanta Sadhu Maharaj. Książka została skompilowana z jego wykładów. I kolejny rozdział. Nastrój Chaitanya Mahaprabhu. Tutaj jest Nitai Gauranga. Nitayananda jest także Balarama i Guru Tattwą. Jest także Ananga Manjari. Kto jest guru? Ten, kto ma z nami związek w naszym fizycznym ciele. W jego duchowej świadomości on jest wiecznym bratem Kryszny. On dzieli się swoją miłością z jednego powodu. Aby przyprowadzić nas bliżej do Kryszny. Wewnątrz on jest Ananga Manjari. Ona jest siostrą Radhiki. To jest jedna osoba i posiada trzy aspekty. Ananga Manjari oznacza tą, która zabiera nas do Kryszny, do Radhiki. Jeśli pragniesz wiedzieć, czy Kryszna, pragniesz znać Krysznę i wiedzieć, że on jest Bogiem, najwyższą osobą, wszechmogącym, i co później się dzieje? Cóż zrobić? Tak, akceptuję, że Kryszna jest najwyższym osobowym Bogiem. Wiem to od miesięcy. Wiem to od miesiąca, wiem to od 2 miesięcy, 10 miesięcy, 10 lat. I już nie mam wątpliwości na ten temat. I co później? Potem pojawia się blokada. Smak odchodzi. Chcemy wiedzieć, że Kryszna jest najwyższym osobowym Bogiem. I wtedy Gurudeva powie nam ponownie. Zapomnij o tym, że Kryszna jest najwyższym osobowym Bogiem. Oczywiście on jest najwyższym osobowym Bogiem. Ale musisz zapomnieć o tym, aby ustanowić z Nim związek, aby mieć relację z Nim. Jeśli pragniesz mieć relację, musisz znać Go bardzo, bardzo dobrze. Jeśli On jest Twoim przyjacielem, znasz Go bardzo dobrze. Jeśli On nie jest Twoim przyjacielem, poprzez opisy nie możesz Go poznać, nie możesz wiedzieć, kim jest Kryszna. Jeśli On jest Twoim ojcem, będziesz Go znał bardzo dobrze. Jeśli jest Twoim kochankiem, Twoim ukochanym, będziesz go również znać bardzo, bardzo dobrze. Jeśli staniesz się jego sługą, a on jest Twoim szefem, będziesz go znać również. Zatem rozwiń związek i zapomnij o tym, że on jest Bogiem. To jest początek. I ponownie on powie, czego chcesz? Czy chcesz znać jedynie Krysznę, czy chcesz zawsze żyć w Jego towarzystwie? Wtedy moje serce może powiedzieć. Nie, On jest bardzo słodki, bardzo wspaniały, bardzo kochający. Ja pragnę być z Nim cały czas. Zatem On sugeruje to, że ja jestem siostrą Radhiki. Dlaczego nie staniesz się służką Radhiki, jej dasi? Jeśli staniesz się służką Radhiki, otrzymasz służbę w jej domu. Tak jak osoba, która posiada biuro i swoją żonę w swoim domu. Jeśli przyjdziesz do domu, i sprzątasz tam. Będziesz bliżej tej osoby, ponieważ wykonujesz służbę w jej domu. Jeśli wykonujesz służbę w biurze, masz tylko taką relację oficjalną, biurową. Jeśli pragniesz pracować w biurze, nie będziesz zaproszony do domu. Ale jeśli ktoś pracuje w Twoim domu, on wie wszystko o Tobie. Chcesz być w tym prywatnym, intymnym związku?
Albo czy wolisz być na zewnątrz tej intymnej relacji? Dusza mówi: nie, ja pragnę być w tym prywatnym, intymnym związku. Ja pragnę nawet wchodzić do sypialni. Ja pragnę patrzeć, jak oni kochają się. Zatem osoba powie, że musisz być bardzo spragniony tego, bardzo szczery ze mną, względem mnie. Wtedy możesz przyjść do sypialni. Jeśli widzę, że jesteś szczery względem mnie, że nie pragniesz ukraść mojego ukochanego, ja dam ci to zezwolenie, abyś została moją najbliższą służką. Osobisty sługa jest szczery. On nawet nie pragnie widzieć Kryszny, ponieważ ten Kryszna należy do Radchy. To nie jest jej Kryszna. Ja pragnę być w domu, w służbie. Ja pragnę widzieć te wszystkie prywatne rzeczy, które między nimi się wydarzają. Jeśli pragniesz być bardzo osobowy, bardzo osobisty, wtedy musisz być bardzo szczery względem swojego szefa. To jest najwyższy nastrój Czajtani, który Czajtania nam daje, który umożliwia nam osiągnąć, aby widzieć prywatne relacje pomiędzy boską parą, ich uczucia, ich rozmowy, ich wymiany, to, gdzie się udają. Zawsze możesz być z nimi, nie tylko z Kryszną, ale także z Radhiką. Ponieważ gdzie Kryszna się udaje? Kryszna udaje się do Dwaraki, Kryszna udaje się do Kurukshetry. On jest ze swoimi przyjaciółmi, pasterzami, z matką Jasiodą, ale Kryszna także przychodzi do Radhiki. Kiedy Kryszna przychodzi do Radhiki, wtedy chłopcy, pasterze i matka Jasioda nie przychodzą tam. Tylko Radha i Kryszna i Sakhi są tam. To jest najwyższe miłosierdzie Śri Gurudeva. Kiedy Mahajanowie pokazują nam najwyższy nastrój w Radzie. Dlaczego pragniemy udać się do Wrindawany? Kiedy ten czas przyjdzie, kiedy uzyskam kusz Wrindawany, łaskę, miłosierdzie Wrindawany, kiedy ja rozwinę moją tożsamość jako służki Rady, Rada Dasyam, aby stać się jej cieniem, aby zawsze służyć Radzie i Krysznie. Są trzy nastroje, które posiadają służki Radharani. Pierwszy to Adisneha. Takie służki myślą tylko o Radhice. One pragną być z Radhiką i czuć to, co Radhika czuje względem Kryszny. I one czują to. One nie chcą czuć tego, doświadczać tego bezpośrednio. Drugi rodzaj nazywa się Samasneha. One pragną ich oboje, Radha i Krysznę. One pragną być z nimi razem, czyli z Radą i Kryszną. Trzeci rodzaj to Visama Sneha. One lubią jedynie Krysznę. Są trzy nastroje żywych istot. Więc który jest najwyższy? Adisneha jest najwyższym smakiem. Wtedy ja staję się szczęśliwy poprzez bycie, poprzez posiadanie towarzystwa moich przyjaciół. Szczęście, w którym nie ma osobistego i osobistej motywacji. Ono jest bezwarunkowe. Ja pragnę widzieć Ciebie coraz więcej i więcej i przebywać z Tobą coraz więcej i więcej. To jest ta rzecz. Idź głębiej, aby zrozumieć. Mahaprabhu pojawił się, aby to powiedzieć. Zewnętrznym powodem pojawienia się Czaitani jest to, aby dać nam imię i premę. Czyli święte imię i boską miłość. Czaitanya
Chaitanya oznacza Radha jest na zewnątrz, a wewnątrz jest Krishna. W nastroju Adisneha będziemy widzieć tylko Radhikę. W nastroju Samasneha będziemy widzieć Radę i Krishnę. A w nastroju Visamasneha będziemy widzieć jedynie Krishnę w tym. W tych trzech nastrojach my będziemy postrzegać Chaitanya Mahaprabhu na różne sposoby. Pytanie. Jak Nityananda to widzi? Jaki jest jego punkt widzenia? Nityananda jest Ananga Manjari. Zatem jak Ananga Manjari może to widzieć? Jedną rzeczą jest Radhika, a inną rzeczą jest Ananga Manjari. Dlaczego Krishna powinien śpiewać jej imię? Mahaprabhu jest w nastroju Radhiki, zatem śpiewa imię Kryszny. Ona śpiewa i pomaga Manjari, towarzyszy Mahaprabhu. Ci, którzy odczuwają to do najwyższego stopnia, oni są w Maharasie, posiadają Maharasę. Zobacz, spójrz na Panchatattwę. Dwójka z nich się modli. Musimy wiedzieć to i umieścić to w naszym sercu. Dwóch się modli. Advaita Prabhu jest Mahavishnu. Mahavishnu oznacza jednocześnie Shiva i Vishnu. I on się modli. Z drugiej strony jest Shivastakur. Shivastakur jest Naradomunim. Narad oznacza guru. Zatem on jest guru. On jest guru tatwą. A po drugiej stronie jest Mahavishnu i Shiva. I co oni robią? Oni modlą się do Chaitani. Chaitanya jest na zewnątrz Radhiki, a wewnątrz jest Krishna. Czy także Krishna, czy Krishna nie jest obecny również w Mahaprabhu? We wszystkich żywych istotach jest Krishna. Dlaczego on nie jest Radhiką? Oczywiście wewnątrz jest Krishna. Więc oni modlą się do Radhiki. Mamy tutaj też Gadadhara. Gadadhara jest Radha Shakti. Czym jest Radha Shakti? Radha Shakti to Prem Bhakti, czyli Bhakti w pełnej rozwiniętej duchowej miłości. A kim jest Nityananda? Nityananda jest Ananga Manjari. I to jest Radha Bhakti, czyli oddanie miłości do Radhy. Jeśli znasz Krishnę, jeśli chcesz znać Krishnę, musisz udać się do Niego poprzez Chaitanya Mahaprabhu. A to oznacza pójście przez Radhikę. Jeśli chcesz znać Krishnę, musisz udać się do Niego poprzez Radhikę. Pojawienie się Shri Radha Mohan. To są osobiste bóstwa Sadhu Maharaj. Shri Radha Mohan pojawił się przed moim dziadkiem i babcią. Oni pragnęli wybudować świątynię we Wryndawanie. Takie było ich pragnienie. To było w latach 20. XX wieku. Oni zaczynali przyjeżdżać do Wryndawany wcześniej. Ale widziałem ich dzienniki, że w których zapisywali, że oni rozpoczęli przyjeżdżać w latach 20. I wtedy pojawiło się w nich intensywne pragnienie, aby wybudować świątynię dla Radha Mohan. I zaczęli szukać właściwego miejsca. I później, jak szukali tego miejsca, to znaleźli to miejsce, w którym obecnie znajduje się świątynia. Munger Raj Mandir, czyli świątynia, w której rezyduje obecnie Sadhu Maharaj. Usiedli tutaj i rozpoczęli swój bhajan, swoją medytację. I oni poczuli, że to jest miejsce, w którym Radha i Krishna spotykają się. Wieczorem Krishna przychodzi z swoimi chłopcami, pasterzami i Radhika przychodzi ze swoimi sakhi.
aby przynieść wodę z Jamony. Dlaczego oni to robią? Ponieważ tutaj powinno być coś do zrobienia. Musi być jakiś pretekst, ponieważ Radika nie może powiedzieć oficjalnie członkom swojej rodziny: idę spotkać się z Kryszną. Ale oboje idą w tym samym czasie. Kryszna przychodzi ze swoimi krowami, przyjaciółmi i Balaramą. Oni przekraczają to samo miejsce, spotykają się w tym samym miejscu, w tym samym czasie i spotykają się w nim. I wtedy dochodzi do tego spotkania. I to jest właśnie to miejsce. Kiedy moi dziadkowie siedzieli tutaj, intonowali, oni zdali sobie sprawę, uświadomili sobie, że to jest miejsce spotkań Rady i Kryszny ze swoimi Sakhi, Lalitą, Vishakhą, Chitrą i Champakalatą. I zdecydowali się, aby zakupić to miejsce. W ten sposób Shishi Radha Mohan pojawił się w tym miejscu. W 1928 roku oni kupili ziemię i rozpoczęli budowę świątyni w 1932. Od tego dnia służba nieustannie odbywa się. Taki jest nastrój mojego dziadka i mojej babci, aby uświadomić sobie, doświadczyć, co to miejsce oznacza. I to doświadczenie, ta realizacja przyszła do nich. I oni zobaczyli tą willę, tą zabawę, historię, tą rozrywkę. I w tej świątyni jest Mohan Radhy. I to oznacza, że ten Kryszna należy do Radhy. I co znaczy Mohan? Mohan przyciąga cały wszechświat i także przyciąga Radhikę. Jest atrakcyjny dla niej. To jest Radha Mohan. Na ołtarzu znajdują się również cztery Sakhi. One są bardzo blisko Radhiki. Lalita jest silniejsza, zatem ona może kontrolować Krysznę. Ona czasami używa swojej mocy. Vishakha jest bardzo delikatna, jak Radhika. I ona zawsze stoi niedaleko Radhiki. A Lalita stoi zawsze blisko Kryszny. Chitra stoi niedaleko Lality. Chitra oznacza zrobić zdjęcie. Cokolwiek Radha i Kryszna robią, ona natychmiast fotografuje to, czy maluje tę sytuację. Champakalata znajduje się blisko Vishakhi. One przygotowują kundże i kwiaty dla kundży, tak jak pragnie tego Radhika. One przygotowują kundże. Jedną rzeczą jest robienie zdjęć obrazów Shishi Radha Mohana w czasie, kiedy oni są razem i cokolwiek oni pragną. To jest tak, jakby używać flesza w kamerze, lampy błyskowej. I służbą Lality jest to, że jeżeli Kryszna pragnie udać się tam, by zobaczyć Radhikę, a w tym czasie Radhika jest zezłuszczona, Lalita stoi wtedy przy bramie, przy drzwiach i mówi: nie, nie, nie masz zezwolenia, by się tam udać do środka. Odejdź stąd, odejdź stąd. Ponieważ ona jest silna, ona może powiedzieć to. Wtedy Kryszna zaczyna modlić się do niej. Och, nie, nie, proszę. Zaaranżuj to, że ja mógłbym zobaczyć Radhikę. A ona mówi: nie, to nie jest możliwe. W ten sposób zwiększa pragnienie Kryszny, aby ujrzeć Radhikę. I oni mają wiele zabaw, wiele rozrywek które odbywają się w ten sposób. Vishakha jest zawsze z Radhiką i jest bardzo łagodnym nastroju, tak jak Radhika. Ona rozumie, co pragnie Radhika. Kiedy ona pragnie wody albo pożywienia, kiedy Radhika pragnie zobaczyć Krysznę. Vishakha czuje to wszystko, co pragnie i co czuje Radhika. To, co przychodzi do Radhiki,
przychodzi poprzez Wisiakę. To, co pragniesz dać Krysznie, dasz poprzez Lalitę. Ręce Lality szukają, czy dążą w kierunku Kryszny. Ręce Wisiaki należą do Radiki i obie dają. Z przodu znajduje się Chitra i Champakalata. To, co ja pragnę dać, jak moją miłość albo moją służbę, one biorą to i przesuwają bliżej. Jeśli najpierw spojrzysz na nie, a później na Radha Mohana, wtedy uzyskasz innego rodzaju emocje i uczucia. One biorą i one dają tą miłość. Również dają tą miłość. W ten sposób możemy zwiększyć nasze życie duchowe, naszą duchową tożsamość, nasze siddha deha, aby być zawsze zaangażowanym w służbę dla Shri Shri Radha Mohana. Siddha deha jest... Deha oznacza ciało, a siddha znaczy doskonałe, czyli siddha deha jest ciałem duchowym, ciałem mistycznym, które musimy posiadać, aby wykonywać bezpośrednią służbę dla Shri Shri Radha Mohana. Zatem poprzez tego rodzaju medytację możemy rozwinąć to ciało duchowe siddha deha, ale o tym może więcej następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radha.